skoczymy teraz do września roku 2012. Do tego czasu trwało wasze szkolenie. Dzień w dzień właściwie miałyście różnego rodzaju spotkania z Gailem, czy to nowo przybyłymi wampirami właśnie na jego terytorium, i zagłębiałyście się powoli w cały ten świat. Jak to działa, jakie są koneksje, jak się używa tych dyscyplin, o których wszyscy wam mówili. Aż przyszedł dzień, kiedy to poproszono was właśnie o ową przysługę. Gail powiedział, że nadszedł czas, kiedy Barney wysłał do niego zapytanie z prośbą o pomoc w odnalezieniu sprawców całego zamieszania. I tak też was tam wysyła. Zamieszanie? Wszystkiego dowiecie się na miejscu. Książę Barnim posiada dwie firmy zajmujące się pochówkami. Zatem pewnie obudzicie się w jego krypcie na cmentarzu centralnym w Szczecinie, gdzie wszystko powoli wam wytłumaczy. Świetnie. Świetnie, następny cmentarz. Jak ja to kocham. Mam nadzieję, że ten spór będzie lepszy niż ostatnio. Chociaż trochę. Będzie lepszy, a co ważniejsze, o wiele szybszy. No i tak. Czekaj, możemy teraz zrobić 30 sekund przerwy? Nie ma problemu. Dobra, to 30 sekund, dzięki. Zatem tak. Cała podróż do Szczecina, zorganizowana przez Gaila, była w warunkach komfortowych. Trumna była wyłożona atłasami. Ba! Co dziwne wam się zdało, wynajęły nawet jakieś płaczki, które żegnały wasz prom, gdy odpływałyście z Kopenhagi do Świnoujścia. Stamtąd samochodem już zostałyście przewiezione na cmentarz w Szczecinie. Po włożeniu waszych trumien do krypty, gdy zimny zapach stęchłego powietrza zaczął ją powoli wypełniać przez szpary, trumnę otworzył mężczyzna z niewielką grudką oraz wąsem oraz długimi, przerzedzonymi, z dużymi zakolami włosami we włosach mężczyzna. Około 40, może nawet 50. Widać, że ubrany jest na modłę średniowieczną. Witam, panie, jestem książę Barnim, władca tych ziem od ponad 800 lat. Witam, książę. Witam. Spodziewałeś się nas, książę, więc jesteśmy. Można powiedzieć nieskromnie, iż was zamówiłem, gdyż potrzebuję pomocy osób, które mają odmienne metody działania niż ja. Potrzebujesz kogoś z nową krwią. A raczej kogoś, kto wie, jak funkcjonuje współczesny świat. Otóż mam dwa problemy. Otóż pierwszy z nich. Od kilku tygodni działa pewna grupa, jak to się mówi, webartów. Tych od sieci. Rozumiecie? Można jaśniej. Panie? Tam chodzi o tubę. Tubę. Okej, taki serwis, tak? YouTube. Dobrze się rozumiemy? A tak! Taka telewizja, że tylko kiedy się chce. Takie obrazy. W komputerze. Tak, tak, rozumiem. YouTube. Porządku. Nie używasz komputera w tym roku? Romu, popatrz na niego, szepcze. No to co? Bok. Ma 800 lat. Używam jednak do rzeczy ważniejszych, jak pisanie listów, czy sprawdzanie pogody. Dobrze, książę, wróćmy. Co tam z tymi tubami? Otóż powstała tam jakaś grupa osób, które to wrzucają nieprzychylne znaleziska, które to umieszczają w tej sieci. Znaleziska zapewne dotyczące nas, tak? Dokładnie, co bardzo mnie niepokoi.
No, masz tutaj rację i możesz coś przybliżyć, jak to mniej więcej wygląda, co ta osoba mówi i pokazuje? Malinowski, kurwa! Podejdź tutaj! No i po chwili rzeczywiście widzicie mężczyznę. Prawie 2 metry. Połowa twarzy pokryta jest bliznami. Ktoś za życia musiał mu przypalić spory kawałek twarzy. Przychodzi on z tabletem i tego tableta też wam daje. Tam włączony jest kanał na YouTubie. Kanał, o który właśnie to Barminowi chodzi. On chce, byście znaleźli twórcę tego kanału i uciszyli go na dobre. On nie chce mieć kłopotów, a przypadkiem, żeby kardynałowi nie wpadło do głowy przyjść tutaj i czyścić, robić jakiś czystek, gdyż to z doświadczenia on wie, źle się kończy. Ciekawe, ma dziwny komunikat w radiu podczas przejazdu. Ciekawe. Dobrze. Ale to jest, wiesz co, Zlena, to jest jakiś dzieciak. Czy ktoś to bierze na poważnie? Nieważne jest, czy ktoś to bierze na poważnie. Na razie mogą to wydawać się jako głupoty. Jednak gdy nagra się zabójstwo, albo co gorsza, jak jeden z tych głupich kartian będzie pożywiał się gdzieś na ulicy, co też czasem się zdarza, i ktoś to nagra, to nie będą szukali wampira, będą szukali mordercy. A gdy szukają mordercy, przetrząsną każdy fragment zieleni, każde podziemia. Będą grzebali tam, gdzie nie powinni. A wtedy nie wiadomo, co znajdą. Ja chcę tego uniknąć. No dobrze, dobrze. Rozumiemy, znaleźć tą osobę, załatwić ją, podejrzenia. Myślisz, że tak łatwo znajdziesz? Przecież internet to jest, można się kurna zalogować nawet z ojca, taty, babci, komputera i wrzucić filmik, a nawet wejść do kafejki, to nie będzie takie proste. Nie to jest... niej listu napisać, żeby... To nie jest tak. To nie ma... Praktycznie to jest, wiesz jak to jest. Możesz napisać list i tak nikt nie odpowie. Chyba, żebyśmy na was grali coś w podpisie? To nie takie proste jest. Ustalić, kto to po prostu jest? Nie. Kim jest? Myślisz, że ci... A ty byś odpowiedział, by ktoś się siebie zapytał, kim jesteś? Dlaczego miałbym odmówić mu odpowiedzi? Jestem cięciem. No tak. No tak. Człowiek podejdzie do ciebie i zapyta się, kim jesteś? Odpowiesz mu, że jesteś księciem? Wyśmieje cię tak samo, nas by wyśmiał. Przecież z nim nie będę rozmawiał. No właśnie. O to chodzi. Ta osoba wydaje się... Jesteście neofitami. Prawie neofitami. Więc pamiętacie jeszcze, jak to było być zwykłym chmiotem, który gówno zamiatał nogą? Przepraszam, a która jest godzina teraz? Pytam tak trochę nieśmiało. 21. Panie, to jest walka bez sensu. Każdy może wrzucić w każdej chwili, co tylko ma ochotę. Ludzie się przyzwyczajają, mordują na bieżąco. To nie jesteś w stanie nad tym zapanować, a głupoty głupotami tak. Ale Lena, słuchaj, mamy parę poszlak. Na pewno jest ze Szczecina, na pewno jest gdzieś z ulicy, okolicy Wojska Polskiego, bo większość filmików jest wrzucanych stamtąd. Dokładnie. Z ulicy Wojska Polskiego. Nawet wiem dokładnie, gdzie to jest. Bo nagrywał Subamy dokładnie. Się rozumiem, tak? Tam troszeczkę na bok, żebyśmy rozmawiali tylko między sobą. Tak, tak, między sobą bardziej, ale tak niezbyt cicho, prawda? Przecież to jest... Tak, odsuwam się, żeby on nas nie słyszał. Mówię, stary kurczę, głupi dziadek. Nawet nie zauważy, jak mu kręcimy. Ale nie, nawet zobacz, to nie byłoby zbyt złe. Zobacz na tego trzeci filmik. Przerażające dźwięki Szczecin Wojska Polskiego przy dyspozytorni Prawda o nocy. Przecież to jest Wojska Polskiego, to jest przy trasie numer... Tam jest blok numer 47. Albo dobrze mi się zdaje. Zresztą to nie trudno znaleźć teraz na ten Google Maps. Teraz wprowadzili, bo to coś takiego, to zobacz. Że można wziąć Google Maps, przejść całą Wojska Polskiego, nawet nie musimy tam iść.
i zobaczyć ale dokładnie, gdzie to się znajduje. Nakręcić. Ja wiem, ale zobacz, że większość filmików jest z Wojska Polskiego. A może się wkręcić w to? I mu znaleźć tego gościa? Bardziej wygląda mi to na mężczyznę. I jest to mężczyzna na pewno. Łatwiej będzie go znaleźć, po prostu stanąć, poczekać tam. Zazwyczaj zależy, wszystkie filmy nagrywa w nocy. Wszystko jest w okolicy Wojska Polskiego. Wiesz, że szybko się przemieszczamy, szybko biegamy. Co za problem jest przelecić tą ulicę w jedną, w drugą stronę i każde poprzeczne w ciągu kilku minut? Ojej. Znaleźć... Słuchaj! Chyba nie do końca zmieniłeś. Zawsze widzę, lubisz te przygody, a do nocnych ciągnie cię szczególnie. No tak, ale zobacz, przebiegniemy, popatrzymy. Wiesz, dużo osób nie biega z ciągle włączoną kamerą i nie nagrywa, żeby złapać jakiegoś wampira. Drogie panie. Tak? Ja słyszę, co mówicie. I nie jestem żadnym starym dziadem. Wypraszam sobie. Tak, usłyszałeś, panie? Puszcza Bukowa, zobacz. Że mimo uszu tą zniewagę. Ale ostatni raz. Pamiętaj, że mam słuch kilka razy czulszy od twojego. To jedna rzecz. Druga rzecz. Zasadzki próbowaliśmy. Nieraz zasadzaliśmy się na całej długiej alei Wojska Polskiego, jednak nic to nie przynosi. Również w Puszczy Bukowej zasadzaliśmy się nieraz. Takie metody to my znamy. Ja oczekuję od was metod, których nie znam. Dobrze, panie. Myślę, że w dobie dzisiejszych czasów nie będzie to aż takim problemem, jednak wybacz mój język, po prostu jesteśmy zmęczone i głodne, nie ukrywam. Przydałby się suty posiłek, odpoczynek i na pewno co świt następnego wieczoru zaczniemy poszukiwania. Wybacz, jesteśmy po prostu zmęczone, zrozum, kawał drogi. Oczekuję jakichkolwiek efektów, jeżeli ich nie macie i nie macie pomysłu. Jesteście dla mnie kompletnie bezwartościowe. Możecie równie dobrze wracać do Kopenhagi. Panie, pomysł mamy. Wystarczy lekko ruszyć głową. Na kanale zauważyłam są informacje. Podejrzewam, że sam na siebie zostawił tam pułapkę, ponieważ ewidentnie podpisał mail imieniem, nazwiskiem. No jest to pewna poszlaka. Wszystko w swoim czasie. Daj nam, proszę, tylko odpocząć chwilę. Zatem zdradź mi nazwisko. Monastyrska, przecież pisze. Gdzie pisze? Nic nie pisze! No chodź. Pomogę ci. Popatrz tutaj. Pokazuję na tablecie. No... Tak też myślałem. Zresztą sam to widziałem wcześniej. Nie wątpię. Dobrze. Rozpoczniemy kolejnego zmierzchu. Dziękuję, panie. Chciałabym się udać na spoczynek i posiłek. Dobrze. Zaprowadzę was do waszej krypty. Tak też wychodzicie na zewnątrz, przechodzicie przez alejki cmentarza centralnego, aż dochodzicie do bramy numer 2, gdzie jest przygotowana niewielka krypta. Trzy ciężkie sarkofagi. W środku jest mężczyzna, prawdopodobnie osoba pilnująca cmentarza. Widzicie na jego ciele masę ran od kłów. Z tym, że wiecie, że standardowa rana po polizaniu śliną jest właściwie natychmiastowo leczona. Te rany są zadane celowo w taki sposób, by nie zostały uleczone. Ktoś w przypływie nerwów po prostu gryzł go, chciał go zagryźć, nie w celu pożywienia się, a w celu zdania bólu. Tak też daje wam się pożywić i macie chwilę na dyskusję we własnym gronie. Zostawia wam tutaj pan Malinowski tablet i odchodzi również. Ach, nie lubiłeś popić. Będzie. Mamy koło godziny 21, trochę po 21. Kurna, powiem ci, że też ciekawe zadanie nam dał. Znaleźć tego gościa. Na pewno to jest on. Albo ona. Ona, albo on. Ona. Ona na pewno. No tak, przecież no.
Przecież się przyznała, no tak, ja też teraz jakoś z pana po tym przejeździe całym. Zobaczmy jakiś, pewnie ma jakiegoś Facebooka, teraz każdy ma Facebooka. Możemy ją łatwo znaleźć, być może dowiemy się czegoś więcej od znajomych jej później. Lokalizacja, gdzie jest, wiesz, gdzie mieszka. No dobra, w takim razie spróbujmy na Facebooku. No i wchodzę, wziąłem ten tablet od ręki, wziąłem ten tablet, wchodzę na Facebooka, tworzę fikcyjne konto, no bo wiadomo, że w 2000 roku jeszcze Facebooka nie było. Jest rok 2012. Tak, teraz jest 2012, ale jak nas zgarnęli, to był 2000. Tak, tak, zatem... Facebook już jest, a... Facebooka. Tak. Iza Monastyrska. Iza Monastyrska. I co? Widzisz coś? Nie? Iza Mona... Jak to tam dalej było? Patrzę ci przez ramię. Monastyrska. Mamy tylko Iza Monastyrska. No, niby jedną osobą, ale to jest na pewno nie ten profil. Skąd wiesz? Nie. Nie wygląda na to. Zresztą na pewno nie. Poczekaj, ja też poszukam. A kostnica. Widzisz to co ja? Archeologia? PUM? To chyba jakaś uczelnia. Pracowała w kostnicy, wiesz to właściwie? Może być ona, z Gumieniec, ze Szczecin? To nawet niedaleko. No właśnie, faktycznie. Uniwersytet Szczeciński. Praktycznie zero informacji. Mamy tak... zaczęła pracę w kostnicy. Kiedy to było? Niedawno. Niedawno. Na Uniwersytecie Szczecińskim. Ale na Uniwersytecie nie mam żadnych znajomych z tamtych lat. Może jeszcze by się ktoś znalazł na Uniwersytecie Szczecińskim? Byłam na Uniwersytecie przecież w okolicy przed 2000 rokiem. Może jeszcze ktoś tam pracuje, można by się dowiedzieć o jej bynajmniej był adres. Zobacz co ona wrzuca. To na pewno ona. Dobra, tylko nie mamy tak. Pracuję w firmie. Kostnica. Trzeba zobaczyć, gdzie są kostnice w tym mieście. Wiesz co, Szczecin, Gumienice? Gdzieś w pobliżu. Szukamy Szczecina, Gumienice. Będziemy musieli odnaleźć kostnicę, Gumienice. Wiesz? Gumienice. Nie musi tam pracować. Może dojeżdżać przecież na drugi koniec Szczecina. Ale po co dojeżdżać, jeżeli ma blisko pod nosem? Może zobaczymy. No to sprawdźmy, gdzie są w Szczecinie kostnice. Pewnie w każdych szpitalach, gdzieś na dole, w zakładach pogrzebowych. Mamy Gumieńce, nawet kostnica. Usługi pogrzebowe, ciekawe. Mamy może już... to te stare budynki. Może być opuszczona. Coś kiedyś mi ktoś opowiadał. Babcia bodajże, tak. Mogę rzucić MG na wspomnienia, coś, inteligencję z poprzedniego życia? To rzuć proszę. Tutaj będziesz miała 4 kości K10. Bo z tego co rozumiem, twoja postać jest ze Szczecina, tak? Tak. Okej. Okay. Obie jesteśmy ze Szczecina. A, no dobrze. To też rzuć w takim razie na tutaj 4 kośćmi. W twoim przypadku, przepraszam, 5. Tak, u mnie tak, z 5. Leno, kostnice. Jeżeli chodzi o kostnice, to tak jak mówiłaś tutaj w prosektorium, przepraszam. W każdym właściwie szpitalu takowe, w tym większym przynajmniej jest. Jedno z większych właśnie jest przy cmentarzu centralnym. Drugie jest przy PUM-ie, przy tutaj szpitalu akademickim. A trzecie jest na nowo to otwieranym szpitalu, przy tak zwanym krematorium.
Właściwie to, gdyby tak lubił się pomyśleć, skoro była na Pumie, pewnie odbywała jakieś praktyki przy okolicznej kostnicy. Możliwe, że dalej tam jest. Właściwie całkiem prawdopodobne. Ale teraz pomyślmy, nawet gdybyśmy wiedzieli, jak to sprawdzić. Czy co, zakraść się, popatrzeć, obserwować ją, obserwować do wszystkie... Nie... Wiesz, powiem ci szczerze, że do kostnicy to się nie musimy zakradać. Położysz się na łóżko, ja cię podepnę pod drzwi i już jesteś martwa, prawda? No wiesz, mimo wszystko... No, pulsu nie wyczują. Dziwne wyrzuca te filmiki. Ja bym była tu dość ostrożna. Mimo wszystko. Kurczę, no w sumie może i tak. Można by im podrzucić... No, bo chciałem podrzucić się albo cię. Albo obie. Jako ciało. Ale może masz... Nie. To będzie zbyt bezpieczne. Tam jest światło, bo jest też skąd my tam byśmy byli. Nie. To byłoby nierozsądne. Ale chciałam coś zapytać MG. Ojejku. Mhm. Zapomnij. Dobrze, nieważne. To niestety nie odpowiem. No to mamy dwie opcje w takim razie, takie dosyć znaczące. Jedna jest przy cmentarzu, co by dodawało dosyć dobry efekt, bo jednak cmentarz przyciąga. Teoretycznie ludzie myślą, że cmentarz przyciąga nas wszystkich, tak? Jako wampiry. Co nie ukrywam, że chyba tak jest, patrząc po tym cmentarzu. A druga to mamy... Mamy takie miejsce, ten szpital jest takim miejscem, że niestety w ciągu dnia, no to... Trzeba będzie dobrze się skradać, żeby się nie spalić. Więc najpierw zasugerowałem. Ja właściwie nie ma możliwości chodzenia. W ciągu dnia to po prostu jest właściwie natychmiastowa śmierć. Już wiem, MG, jakie mamy umiejętności jako wampiry? Bo tylko tak przybliż, chociaż z grubsza, żebyśmy wiedzieli, co mamy takiego, wiesz, co potrafimy, co wiemy. A, no to wystarczy, że spojrzysz w swoją kartę. Ty masz akcelerację. Czyli nazwijmy to ultraszybkość, nadwrażliwość, czyli ekstra szybkość i wigor, co jest związane z ekstra siłą. Ogólnie używasz, nazwijmy to, krwi jako takiego boostu, coś lepiej ci wychodzi. Z tym, że musisz pamiętać, że każde użycie takiej umiejętności, tej dyscypliny jest związane z pewnym kosztem. Dobra, tutaj minutkę przerwy zróbmy. No dobra, to minuta też przerwy faktycznie. Rami? No, a poczekaj, bo nagrywanie. Nagrywamy. Musimy teraz jak taką osobę złapać nas? Światło nam szkodzi. Nie możemy robić nic w ciągu dnia. Wieczorami już nie pracują. Więc może skorzystajmy z internetu. Skoro ona wrzuca takie dziwne filmiki, wrzuca jakieś podejrzenia o wampirach, wrzuca jakieś dziwne wampirowe i tajemnicze rzeczy, to może podłóżmy się pod to. Dajmy jej to, czego szuka. Pomyślmy tak jak ona. Hej, widziałem też coś tajemniczego. Ja mam podejrzenie, że tam właśnie jest wampir. Myślisz, że tak, no masz tutaj dużą rację. Tylko trzeba by złapać jakiś filmik, z którego wrzuciła, mniej więcej, powiedzmy, nie wiem, tajemniczy komunikat w radiu podczas przejazdu na trasie. Niby ostatni film, prawda? Wrzucony całkiem niedawno. Może wrzućmy, że też coś podobnego słyszeliśmy, ale nie, tak, ale nie jesteśmy pewne, bo to... Nie wiem, może masz lepsze nagranie? Właśnie. Opisz, nawet napisz w podpisie filmu jako gość nawet, bo to i tak musi odpisać na YouTube, nie ma innej możliwości, że też coś słyszeliśmy, ale nie jesteśmy pewne, że mamy też nagranie, tylko że korzystamy z kafejki internetowej, niestety nie możemy wrzucić tutaj filmu, mają jakieś ograniczone łącze, a też mamy dosyć ciekawe, może ty masz lepsze, może my mamy lepsze, byśmy porównały. Tak po prostu tak jak... Tak po prostu tak...
tak prosto dosyć takie, wiesz, niby to tam, żebyśmy chciały, ale tak nie do końca, bo tak no do końca niby oglądamy ten profil i tak dalej, ale też nie do końca wierzymy w wampiry, no bo jak to można wierzyć, przecież to takie coś. Poczekaj, właśnie wiem o czym myślisz, ale może troszkę inaczej. Jeżeli napiszemy, że piszemy z kafejki internetowej, no troszeczkę tak już to jest. No nikt prawie nie chodzi do tej kafejki. Zróbmy jakąś fikcyjną postać może. Podajemy się za nią. To jest raz. Dwa, musimy ją przekonać, że myślimy tak jak ona, że też wierzymy w wampiry, ale nikt nam nie chce uwierzyć. Może w ten sposób. Zawsze można wziąć, pościągać inne filmiki. Weźmy na przykład nie z YouTube, tylko znajdźmy jakiś inny portal, na który można wrzucić choćby. O kurczę, czy zapominam, tyle już lat mam, że zapominam. Robi, coś o tym wiem. Jest jeszcze drugi portal, na który można było też rzucać filmiki bez ograniczeń praktycznie. On się nazywa wrzućto.pl. O! Tam ludzie wrzucają też takie, które są bezimienne całkowicie. Tam nawet nie można zobaczyć, kto to wrzucił. Może byśmy parę filmików z tego, no to co za problem, to i przekopiować po prostu do YouTube. Jest. Możemy też powiedzieć, że tutaj, no, gdybyś tam dopytywała, no chcielibyśmy jednak troszeczkę tutaj zostać anonimowi, bo z różnych względów różni dziwni ludzie mogą tak na nas popatrzeć. Dobra. A teraz ten, jako postać masz internet i komputery? Rozwinięte? Nie, ja mam rozwinięte na plus 2 i do tego jeszcze internet. Tak, masz na 1. Okej. Dobra, to wrzucaj w takim razie. To proszę, 1, 2, 3, 5 kości, K10. Moment. Jak chcesz, ja to mogę zrobić oczywiście. No to dawaj, jesteś starszy. Chyba. Starsza, 24 lata mam i czuję się na tyle. O, no dobra, to ja rzucam... Jutro mam urodziny, to. No i... Tak... Coś tam wyszło, ale widać, że to jest tragedia. To nie wygląda mi za dobrze, wiesz, powiem ci szczerze. Ale... Słuchaj, dobra, kasuję to wszystko, kasuję i tak przecież nie widziała tego profilu. Spróbuj ty coś powrzucać, oddalam się, na chwilę odchodzę, trzymam facepalma, takiego delikatnego robię. Oj tak, napiszmy do niej jak oszołomy ostatnie. Mówisz? A bo słuchaj, no dobrze, zróbmy coś takiego, może masz rację. Odwracam się do ciebie, podchodzę, przez ramię zaglądam tylko tableta. Dobra, no to spróbuj, kurczę, coś na pas grać. Też nie. Słyszałam te dziwne dźwięki. Tak, też słyszałam te dziwne dźwięki, ale... Może pojawią się dwie. Też słyszałyśmy te dziwne dźwięki, napisz w dwóch osobach. Może być ciekawiej. Też słyszałyśmy te dziwne dźwięki, ale nie jesteśmy pewne, chyba... Nie mamy nagrania, napisz. Nie mamy kompletnego nagrania. Może tak, hej. Widzę, że jesteś taka jak my. Nie, to brzmi dziwnie. Nie, to już by dziwnie brzmiało, tak mi się bynajmniej zdaje. Chociaż może, poczekaj. Pewnie tobie też nikt nie wierzy. My też słyszałyśmy te dziwne dźwięki. Dobra. To słuchaj, może coś... Dobra, to wrzuć coś takiego, zobaczmy, może coś się uda. Dobra. Też takie dziwne dźwięki. O, dokładnie. Albo i do końca jeszcze dopisz. Masz nagranie w lepszej jakości i daj znak zapytania. Ha! Moment. To tak jakby może ją trochę zmusić do odpowiedzi. Zresztą zobacz, że ona dużo wyświetleń nie ma. Więc też ludzie tak za bardzo nie chcą w to wierzyć. Znaczy wyświetlenia ma, ale nie ma za to odpowiedzi prawie w ogóle. Poczekaj chwilkę. I co robicie? Dobra, napisałam. Napisałeś w ostatnim filmie? Tak,
Pyta się, czy też. Na fejsie. Napisami na fejsie. Dobra. Na Facebooku napisałaś jej? Tak. W końcu ktoś uwierzył, napisała. Napisze, że też mieliśmy z tym problem, bo nikt nie chciał z nami rozmawiać. Nikt nie traktował nas poważnie. Dobra, MG. No nie wiem, co tam wam odpisują, to mówcie mi. Nikt mi nie wierzy, nikt nie traktuje mnie poważnie. Napisałam jej, że nas też nikt nie traktował poważnie. Zobaczymy, co teraz odpiszę. O nie! Pisze do mnie, że musimy się spotkać. Widzisz? Ciepło. Jesteśmy na dobrym szlaku. Dobra, przyszedł kolejny trop. Jednak sama się boję. Napisz w trójkę, zawsze łatwiej. Dokładnie. Ale szybka jest, nie powiem. A jeżeli zajmuje się tym tematem, to na pewno siedzi i czeka, aż ktoś właśnie napisze. W trójkę? Napisze tak, jesteśmy dwie. Napisz, że jesteśmy siostrami. Zresztą prawie jesteśmy siostrami. Co, jakie prawie? No teraz już jesteśmy siostrami, nawet krwi. Dokładnie. Pisze, że ma jakiegoś znajomego. Może warto go poprosić o pomoc. Wiesz co, to już nam nie jest na rękę. Też wiem o tym. Napisze, że zależałoby nam jednak na dyskrecji. Nie pisz tak dziwnie. Nie. To co innego, jak? No czekaj, daj mi chwilę. Jakby to napisać, żeby szybko się pozbyć tej osoby. Napisz, że spotkamy się i uzgodnimy to, bo same też nie jesteśmy, nie znamy twojego znajomego. To jeszcze dziwniej brzmi. Czy ja wiem? Napisz jej, że nie ufamy obcym. O! Ale ona też jest obca. No dobra, ale jeszcze z nią się nie spotkaliśmy tak naprawdę. Dobra, to niech napisz... Napisz, że wolałabym, żebyśmy się wszystkie spotkały we trzy. Tak, żebyśmy się spotkały we trzy, tak. To będzie jednak najlepsze rozwiązanie. Pisze, że jutro podeślę kolegę, bo ma trop. Ale ona nie będzie, bo ma inne zadania jutro. Do zobaczenia. Żegnam. No dobra, podeślę kolegę. Napisz jej gdzie? Mamy się spotkać. Może jeszcze jest. Na czacie. Tylko, żebyśmy nie stąpali po gruncie zbyt... Spokojnie, kolega. Przecież nie ma kolegi wampira. Nasze machnięcie ręki i jest po nim, no bez przesady. Przy nadajniku puszczą bukową. Do zobaczenia. Przekażę wam nagranie lepszej jakości. No, ale jak koledze coś się stanie, ona też zacznie coś podejrzewać. To może nas zgubić. Trzeba to dobrze przemyśleć. Jak to zrobić? Może by podesłać jakiegoś człowieka, zmanipulować nim? Czekaj, nadajnik radiowy w Kołbie? W Kołowie. Za Puszczą Bukową. Nadajnik Kołobie za Puszczą Bukową. Zaraz zobaczymy, czy wejdź na tego, zobaczymy. Dobra. Puszcza Bukowa. Już sobie właśnie patrzymy w tej chwili. Ha, kurczę. Nadajnik. Coś nie tak? Nie mogę znaleźć tego nadajnika, wiesz? To pisz Kołowo nadajnik radiowy. Ja już widzę. Po prostu w Google grafikę. Kołowo nadajnik radiowy. Wyskoczy pierwsza grafika. Dobra, ja szukam też na Google Maps jednocześnie. Żeby się wiedzieć. No dobra, mamy w takim razie nadajnik radiowy.
Kurczę, dużo pola, ale trochę jest i też lasów w okolicach. Dobra, ale to tak, no, wokół nadań. Okej, całkiem, damy radę, tylko musimy przemyśleć to, jak to dokładnie zorganizować. Dobra, on ma być o której tam godzinie? Napisała czy nie? Patrzę. O 21. Kurwa, świetny czas. Tak, też mi się podoba, a jednocześnie... Ale bądźmy ludźmi. Nie podoba. No nic, trzeba ostrożnie, ale zdecydowanie. Albo zagrajmy dwie idiotki. Albo, w sumie jak już być oszołomem, to do końca. No tak, dobra, to pojedziemy jutro o 21, znaczy pojedziemy, no to weźmiemy taksówkę, bo mam przecież tyle kasy, że możemy sobie... Na niej chodziło. Niunia, ty musisz tam dobrze zagrać. Tak. Ja ze swoim stażem to potrafię dobrze zagrać, tylko że to jest facet, to więc wiesz... Lepiej, ty no lepiej. Właśnie o to mi chodzi. Mam nadzieję, że to się w ogóle przyda, ale zobaczymy w takim razie. Dobra. Mam nadzieję, że wampiry MG też pewne rzeczy potrzebują i mają tendencję do pewnych rzeczy również. Tak, jak najbardziej. Mhm. Nawet tak. Czasem bardziej. A tak. Czy my jako wampiry potrafimy swoich braci poznać? Tak. Wyczuć. Dokładnie. Tak zwaną macie wewnętrzną bestię, czyli coś dziwnego, co gdy traci nad sobą kontrolę, przyjmuje ją nad wami. Tak, tak również i wewnątrz. Wewnątrz was jest ta wewnętrzna bestia. Gdy spotykacie innego wampira, czasem mimowolnie nawet, możecie się go przerazić, to jest zbyt potężny. I wtedy właśnie owa wasza wewnętrzna bestia się odzywa. Tak też teraz udajecie się na spoczynek i tutaj... Słucham, Romi. Tak, godzina dokładnie 6.17, 18. Tuż przed schodem słońca, który ma być o 6.20. Budzę się. Budzę Lena. Lena, obudź się. Jest no, sam poranek. Co jest? Ej, jak sam poranek? Jeszcze nie wzeszło słońce. Chodź, podejdź. Uchylam drzwi, ale dosłownie na 2 mm. Jest 6.19, za 60 sekund ma wstać słońce. Kiedy ostatni raz widziałaś? Robisz? Kiedy ostatni raz widziałaś coś takiego? Nigdy. Nigdy nie byłam tyle szalona, żeby próbować zobaczyć. Może chociaż sam promień zobaczyć, czy słońce... Nie. Nie bój się, od takiego nie. Czegoś się nie ginie, to tylko się... Giniemy, zobaczysz, a życie mamy. Na dzień, ale jednak ostatnie. Nie wiem, czy chcę to robić. Naprawdę. To jest milimetr tylko uchylone. Trzymam za klamkę, jak tylko będzie 59 delikatnie, tylko pokaże się słońce na ziemi. Chcę tylko je zobaczyć, od razu zamknę drzwi, dobra? Oślepniesz. Nie rób tego. Reni, nie jesteśmy nam potrzebne. Nie rób tego. Jesteśmy w krypcie. Tak, jesteśmy w krypcie. Żeby wyjść, musiałabyś wyjść wtedy. Jak zobaczysz, no to może mieć to tragiczne konsekwencje niestety. Ale taki milimetr? Taki milimetr nawet. Czasami potrafi na trwałe pozbawić wzroku. Tak przynajmniej ostrzegali cię do tej pory. I nigdy nie pozwalano wam tego oglądać. Zatrzaskuje drzwi. Przecież kiedyś byliśmy ludźmi, pamiętasz, nie? To było dla nas... normalne. Jeszcze chcę to kiedyś zobaczyć i naprawdę zrobię to, zobaczę. Chociaż niektórzy wychodzili i też nie zginęli. Opowiadali nam o tych, którzy chodzili po słońcu. Od czego mamy tuby, nie? Wiesz, że to nie to samo. Wiesz, że to nie to samo. No, wiesz, wolałabym nie ryzykować wzrokiem, a tym bardziej życiem. Dobra, chodź w takim razie i... Aj, szkoda, no... Nie przejmuj się, odbijemy sobie na YouTubach. Pomyślmy, co dalej. Uwielbiam to słońce. Dobra, schodzę do krypty. Dokładnie, dalsza część waszego spoczynku. Następnie tam dobija godzina 20, słońce zachodzi powoli i możecie ruszyć śmiało właśnie w kierunku Kołowa. Dobra, Lena, idziemy? To jest
to jest ten czas, kiedy to trzeba szybko zrobić i trzeba wiedzieć, o co tutaj chodzi. Musimy chociaż jakiś, nie wiem, cokolwiek mu powiedzieć, bo będzie strasznie wkurzony ten księcio no to cały. Jest jedna wersja. Co my mówimy? Co mówimy osobie, z którą się teraz spotkamy? On nam da lepszą jakość nagrania tych dziwnych dźwięków. Co mu powiemy? Co mu powiemy? Też to słyszałyśmy. Ale słuchaj, tak, a mamy film. Jaki film? Właśnie, nieważne jaki. Ale mamy film z tego nagrania i chcemy go przekazać. Jak ona miała na imię? Zapomniałam, ta dziewczyna. Izabela. Izabela, dokładnie. I chcemy go przekazać Izabeli, ale to wiesz, tobie za bardzo nie wierzymy. Jasne. Coś tam trzeba, będzie ja urok, może uda mi się rzucić Zdał na niego. Z krótką spódniczkę. Zawsze chodzę w krótkiej skórzanej spódniczce. No, tak. No, długich butek za kolana i skórzanej kurtce takiej małej i białej podkoszulce. Osto, no to chodź. Ty będziesz tam mówić, ja będę ci przytakiwać z boku. Tak, tutaj jeszcze jest mój awatar na stronie, tak poza grą. I tam widać włosy poniżej pasa i ten. Krótka skórzana kurtka, biała podkoszulka, krótka spódniczka i długie buty powyżej kolan. No dobra, to w takim razie, słuchaj, trzeba szybko zamówić według mnie taksówkę, bo to i tak nic z żadnego samochodu nawet nie ma co kraść, bo to jest, mamy 2000 ponad rocznik, to na tego nic tu nie weźmiesz. Zresztą ja się na tym znam. No, dobra, to idziemy w takim razie do najbliższego postoju taksówek. Gdzieś rozglądam się na lewo, prawo, patrzę, szukam. Przy waszej bramie akurat. Och, zobacz, patrz, mamy taksę, tylko weźmy coś z jakimś młodym kierowcą. Szukam, przechodzę koło taksówek, szukam młodego kierowcy. No i rzeczywiście znajdujesz takiego. Właśnie jednego młodszego. Całkiem niedawno musiał pracę zacząć, gdzieś może maksymalnie z 20 lat. Dobra, słuchaj, według mnie wydaje się, Lena, że młody kierowca będzie na tyle ciekawy, że będzie nas chciał zawieźć więcej miejsc. Jesteśmy dwie ładne dziewczyny. Można zagadać? No tam już negocjuj. No, raczej tam, wiesz, to nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby nam nie uciekł. Ja wiem. On musi stanąć przy tym nadajniku i stać jak trup. Przekonnego mała, ty tam umiesz takie rzeczy. No, wiesz co, dobra, zanim jeszcze wsiądziemy do tej taksówki, nie wiem, czy po prostu niech nas nie zawiezie tam, a tam go zabijemy. Znaczy, powiem wam tak, to on, jak tylko wchodzicie i mówicie, że tam potrzebujecie pojechać za miasto, już by on poczekał, to od razu wam mówi, że zaczekanie po prostu za postojowe jest 200 zł, a co tam wy robicie, najwyraźniej pomyślał po prostu, że jesteście prostytutkami. No to on nie wnika, on poczeka, tylko żeby miał zapłacone. Dobra, to ja mogę ci zapłacić z góry za czekanie. Wyjmuję część tych pieniędzy, które mamy, prawda? I od razu za czekanie daję tutaj 200 zł. To powinno na 2 godziny czekania starczyć? Zapytam. Tak. Dobra. Odpowiednio. Dobra, no to na czekanie, to poprosimy. No i też ruszyłyście. Wiezie was do tego kołowa. Tam zatrzymuje was przy owym nadajniku. Nadajnik jest na lekkim wzniesieniu. I tam też widzicie samochód zaparkowany, jakiegoś czerwonego Mercedesa. Silnik ma zapalone, światło również zapalone, jednak nikogo przy nim nie widać. Zaparkował tą taksówkę jakieś dobre 200-300 metrów dalej, na dole tego zniesienia. Dobra, to pan tutaj poczeka. Tak, a pan tam odjedzie kawałeczek, by nie przeszkadzać i on będzie czekał. To coś trzeba dopłacić, żeby pan poczekał? Nie, się rozliczymy za kurs. Dobra, mam nadzieję, że się rozliczymy za kurs, także pan poczeka, to wtedy zapłacimy panu za kurs. Dobra, Lena, słuchaj, nadajnik, tak jak widzisz, po prawej mamy las. Proponuję wejść do tego lasu, przejść cichaczem i zobaczyć, co się dzieje wokół tego samochodu, bo tylko to na razie widać, nie widzę drzwi stąd, do tego wejścia do nadajnika. I tak na pewno do nadajnika gościu nie ma wejścia. No bo przecież co, to tylko youtuber, tak? Nawet nie youtuber, tylko znajomy. Bo nawet nie ma jak tam wejść do tego nadajnika. Na pewno jest zamknięty i tak standardowo jak każdy. No to dawaj. No to dawaj, to idziemy do lasu, ja bym rzucił na skradanie. To poproszę o rzut na skradanie. Dobra, tylko muszę sobie policzyć, ile tutaj jest, jakbyś mi pomógł. 5 kości w twoim przypadku. 5 kości. W przypadku Leny.
Dobrze. Romi, bardzo dobrze właściwie tam się zakradasz, między drzewami się przemykasz. Ale również i zauważacie coś niepokojącego. Gdy wchodzicie w las, czujecie zapach krwi. I to ogromnych ilości krwi. Gdy przechodzacie się dalej lasem w kierunku tego nadajnika, widzicie porozrzucane ciała. Nagie ciała mężczyzn i kobiet. Krwi jest bardzo dużo. Wsiąka w ciemną zieleń trawy. Czy to jest krew ludzi? Nie. Jest to prawdopodobnie krew lupinów, czyli wilkołaków. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Ponad setka. Tyle wilkołaków w jednym miejscu? I to wszystkie są martwe? Jak jeden, one są po prostu rozszarpane. One nawet nie są martwe. To po prostu wygląda na scenę z groteskowego filmu grozy, gdyż ich ciała porozrzucane są po konarach drzew, ponabijane na krzaki, wbite wręcz w ziemię, jakby coś z niewyobrażalną wściekłością po prostu zdziesiątkowało. Wiesz, Lera, że to mogą zrobić tylko wampiry i to starsze od nas wampiry? Domyślam się, nie wiem, czy powinniśmy tam iść, nie wiem. Słuchaj, w tym momencie chłopak, który tam być może jeszcze stoi... Chłopak, podchodzicie, widzicie, że jest wepchnięty wręcz w siatkę. Jego ciało wręcz przelazło przez tą drucianą siatkę i drut kolczasty otaczający cały ten nadajnik. On już nie żyje. I to od dobrej godziny. No to by było po naszym kurwa kontakcie. Czy on ma coś na sobie, ze sobą? Czy coś na przeszukiwanie mogę wrócić? No rzuć proszę. 30. I tak, z rzeczy. Widzisz, że ktoś wcześniej już go przeszukiwał. Za to do jego ciała przyczepiona jest karteczka. A mianowicie list. Taki sam, jak wy miałyście przyczepione w siebie. Świetnie. Proszę. Pokaż mi, Lena, ten list. Broni. Możesz go przeczytać. Pokaż mi, Lena, ten list, go przeczytam. Czekaj sobie. Czterech ich. Karteczka. Cztery, co to jest? Weź to rozprostuj. Czterech ich, a każdego jednego cierpienia tylko zbudzić może. Trzy miejsca w ciele Jezusa przebite zostały. Dziwne do Jezusa? Czterech ich, a każdego... Poczekaj, czterech ich, dalsza część. Czterech ich, a każdego jednego cierpienie tylko zbudzić może. Pamiętasz, co było na początku tych naszych karteczek? Tutaj przerwał naszą sesję na dzisiaj. Takiego toż powodu, że w tym miejscu mam nadzieję, że spotkacie po prostu zaraz resztę drużyny. A bez nich ciężko będzie to odegrać. Tutaj wstrzymalibyśmy się już do niedzieli. Mały niedosyt. Spokojnie. Dobra, dzięki. Dobra. Sesję. Dziękuję również. Dzięki.